Zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, a teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Teos i Uczu. I dzisiaj graliśmy w Blackbird's Lost Fleet, przepraszam bardzo, które w Polsce zostanie wydane przy pomocy kampanii kickstarterowej przez wydawnictwo... Tabernowa Gantis Publishing. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I ponieważ teraz jesteście z nami tutaj jeszcze na żywo na Twitchu, to jesteśmy przed kampanią, a jeśli oglądacie ten materiał gdzieś później, gdzieś już w okolicach powiedzmy połowy sierpnia albo jeszcze dalej, to prawdopodobnie kampania jest w trakcie, bądź nawet się zakończyła. Zagraliśmy sobie w grę dwuosobową, no i teraz kilka przemyśleń z naszej strony, co o tej grze sądzimy. Musimy podkreślić na początku, że graliśmy w egzemplarz prototypowy, więc tutaj wiele rzeczy może się pozmieniać, wiele rzeczy będzie innych, tu już wydawca jest z nami na czacie, wydawca, twórca tak naprawdę, i twórca, i wydawca, który to już o pewnych rzeczach nas zapewnił, że one będą inaczej wyglądały, więc warto sobie śledzić tę kampanię, która właśnie w połowie sierpnia się rozpocznie, żeby zobaczyć, jak finalnie będą przemyślenia. Wydaje mi się, że no w tak krótkim czasie raczej mechanicznie ta gra mocno się nie zmieni, więc tutaj jeśli chodzi o te kory mechaniczne, to będzie wyglądało podobnie. Różnych rzeczy jest zapowiedzianych. Między innymi to, że planszetki statków mają być dwustronne, gdzie druga strona ma jeszcze wywołać większą negatywną interakcję między graczami. No ponieważ gra ma tej negatywnej interakcji no całkiem sporo, tak? No może dzisiaj nie zaprezentowaliśmy tego aż tyle ze względu na to, że mieliśmy rozgrywkę dwuosobową, a tutaj układ tej planszy, w sensie ilość rzeczy, nie zwiększa się w żaden sposób w zależności od ilości graczy, nie? Więc jak gdyby feeling z tej rozgrywki też może być różny. Tak jest. Więc tutaj tak naprawdę mniej skupimy się na kwestii wykonania samej gry, tak? Powiemy sobie o takich rzeczach, które są pewne, które na pewno się pojawią, ale raczej będziemy się skupiali na tym, co gra nam oferuje, jeśli chodzi o taką stronę mechaniczną, no i na pewno taką stronę, powiedzmy, może nie tyle fabularną, co kwestię wypełnienia takim fluffem i taką miłością. Bo tutaj to, co trzeba przy Blackbeard's Lost Fleet powiedzieć, to widać, że to jest gra tworzona przez pasjonatów, przez osoby zajawione, przez osoby absolutnie poświęcone temu projektowi, i to tak naprawdę widzimy wszędzie. Czy styl graficzny, który został zaproponowany przez twórców, nam się podoba, czy się mniej podoba, bo to już jest kwestia gustów, to nie można odjąć tego, że te wszystkie rzeczy są naprawdę dobrze dopracowane. Tutaj przede wszystkim mamy na myśli chociażby portrety naszych kapitanów, których posiadamy, które to zostały, jak też część kart, które mamy grywalne, z których właśnie tworzymy te nasze deki. Są to karty stworzone taką techniką, gdzie mamy nałożone zdjęcie w kostiumie, które też no, trzeba docenić, że te kostiumy gdzieś tam były zastosowane, i na to, na tło tego naniesione są jakieś właśnie grafiki, które mają tutaj sugerować pewne, czy to porty, czy okręty, czy statki, czy różne tego typu rzeczy zachowane w tej tematyce. I o ile ja tutaj podczas strumyka wspominałem o innej grze, która posiada tego typu zabieg, i to było Harry Potter Hogwarts Battle, to w trakcie, jak sobie myślałem o tym tak bardziej dogłębnie, to wiem, czym się te dwa tytuły różnią, mianowicie w Hogwarts Battle mieliśmy jeszcze ten problem, że grafiki tam były wykorzystywane, te zdjęcia z planu filmowego były wykorzystywane właściwie z różnych części, i tam widać było jakościowo, że Harry Potter z pierwszej klasy, z kamienia filozoficznego, bardzo mocno odbiegał od tych kart, powiedzmy, endgame'owych, które były pod koniec tych jego lat studiów na Hogwarcie, tak? Tutaj mamy to wszystko jednolite, jest w jednej stylistyce i dużo lepiej się prezentuje właśnie niż to, co zostało nam tam zaproponowane. Tutaj widać, że był pomysł na te karty, że te karty mają jakieś takie swoje wręcz jajo, wręcz się gęba cieszy, jak niektóre z tych kart się ogląda, więc tutaj na pewno warto o tym wspomnieć. Gra w pierwszym kontakcie, jak się pierwszy raz na nią spojrzy, może się wydawać chaotyczna. Generalnie mamy tutaj połączenie różnych kolorów, różnych barw, które w takiej mojej osobistej, prywatnej gdzieś tam estetyce niekoniecznie ze sobą współgrają, niekoniecznie do siebie pasują. Niektóre z tych kart
no generalnie tak kolorystycznie, myślę, głównie mi się nie podobają, ale tutaj też mieliśmy zapewnienie, że kolory, które tutaj widzimy, to są kolory dużo ciemniejsze niż te, które będziemy mieli już w kampanii, więc ta gra też się będzie inaczej prezentowała, więc też nie mam zamiaru się nad tym jakoś bardzo, bardzo skupiać. Na pewno mamy tutaj też rozwiązanie, które wynika z tego, że Blackbird's Lost Fleet, ja muszę sobie wytatuować nazwę tej gry. Sam się, ale sam się kopujesz w to, żeby sam się kopuję, tak, a bardzo chcę, bo chcę, żeby miało o czym mówimy. Więc tutaj w tej grze musimy też sobie powiedzieć o tym, że to, co mamy tutaj zaprezentowane, to jest wersja jak najbardziej niezależna językowo, jeśli chodzi o ikonki, które mamy na statkach, ikonki, które mamy na kartach, ikonki, które mamy na planszy. I tutaj właśnie z tego prostego względu karty, które robią jakieś inne unikatowe efekty, są po prostu w osobnym almanachu opisane i w zależności od tego, do jakiego kraju ta gra będzie trafiała, to też będzie to wytłumaczone. Na pewno będzie przysparzało to troszeczkę, ja wiem, może nie tyle problemu, ale troszeczkę fatygi, żeby sobie po ten almanach sięgać. Z drugiej strony no, mamy pewność, że po prostu to tłumaczenie w tym jednym miejscu znajdziemy. Te karty są też odpowiednio oznaczone gwiazdką, więc też nie ma problemu, żeby okazało się, że coś jest niedostępne. Dostajemy karty pomocy, które te ikonki w bardzo fajny sposób tłumaczą. Jest rzeczywiście, bo to słyszałem, nie wiem czy Kaczmar o tym nie wspominał z GeekFaktora, że ikonki przesuwania i spawnowania jakby korsarzy są właściwie te same. Tutaj różnią się, jeśli chodzi o zastosowanie strzałki i też widzieliśmy na dzisiejszej rozgrywce, że w pewnym momencie Teos też się tak lekko zagapił, że tak powiem, i nie zwrócił uwagi właśnie na tą subtelną różnicę, więc jeśli coś jeszcze będzie do poprawy, to warto może by właśnie na to zwrócić uwagę, ale reszta ikon jest jak najbardziej poprawna, jak najbardziej czytelna. Tutaj kolejna taka rzecz, która jest troszkę inaczej stosowana niż w innych grach i do tego też się chyba troszeczkę trzeba przyzwyczaić, czyli właśnie ten symbol belki, gdzie mamy albo-albo, tak? Gdzie dla mnie na przykład na pierwszy rzut oka statek, który tutaj mamy, no to jest wymiana albo beczek, albo mapy na dwie mapy, tak? W sensie w ten sposób to czytam. Dopiero jak rzeczywiście sobie, o przepraszam, zobaczymy instrukcję, tak? No to mamy powiedziane, że po prostu te albo jest taką naprawdę grubą kreską, która oddziela nam jeden efekt od drugiego i ta druga część efektu jest po prostu w całości, tak? Więc tutaj jest kwestia takiego, powiedzmy, spojrzenia troszkę inaczej na to, co tutaj mamy zaoferowane. No, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, tak naprawdę wiele mamy mechanik zastosowań, które możemy kojarzyć z innych tytułów, które już są na rynku. To też było wielokrotnie w różnych materiałach wspominane i rzeczywiście tą inspirację da się tutaj poczuć, aczkolwiek muszę przyznać, że o ile oglądałem te materiały przed rozgrywką i tak się troszkę nastawiłem, że rzeczywiście będzie tego jakoś bardzo dużo, to już po rozegraniu partii tak naprawdę te poczucie przynajmniej dla mnie troszkę znika. Ta gra ma na tyle różnych rzeczy też do zaoferowania, że gdzieś te podobieństwa one nie są takie bardzo nachalne. To nie jest tak, że mamy tutaj zrzynkę 1 do 1 i tylko zmienione IP, zmienione grafiki na kartach i po prostu zastosowane inne rozwiązanie, tylko rzeczywiście pewne rzeczy są po prostu inspirowane i to jest fajne słowo. To chyba jak z Błażejem byliśmy na Hiroskach, jak Błażej tutaj o Hiroskach opowiadał planszowych, to właśnie też użył takiego zdania, które mi się wtedy też spodobało, że gra planszowa Hirosków jest inspirowana grą komputerową, tak? Ona nie jest kalką 1 do 1 tego, co tam mamy, tylko jest właśnie tą inspiracją. I tutaj też bym tak powiedział, że Blackbeard's Lost Fleet jest inspirowane tymi innymi tytułami i nie ma w tym nic złego. No tamte inne tytuły są rzeczywiście mocnymi grami na rynku, trafiły do serc fanów, więc ja tutaj nie widzę powodu, dlaczego Blackbeard's Lost Fleet miałoby też do tych serduszek nie trafić, jeśli ktoś szuka troszeczkę czegoś innego. I o ile właśnie w grach, które są bardzo często wymieniane, czy to Zaginiona Wyspa Arnak, czy Duna Imperium, czy Wieczna Zima tam też jest gdzieś tam porównywana, to w tamtych grach tak naprawdę połączenie tematyki oraz połączenie rozgrywki jest bardzo luźne, tak? Mamy tam nawiązania, mamy pewne rzeczy odwzorowane,
ale generalnie de facto te gry gdzieś tam nie łączą się ze sobą. No tutaj tak naprawdę mamy bardzo dobre dopasowanie mechanik zastosowanych do tego, co tematycznie nam gra oferuje, tak? Rzeczywiście idzie poczuć, że wypuszczamy sobie te statki, że szukamy tego skarbu, tak? Że wysyłamy tych naszych korsarzy, którzy mają te statki przejmować, że gdzieś tam dochodzi do pewnych buntów, że gdzieś te kolejne elementy są przeciągane na naszą stronę. Mamy też takie nietypowe stosunkowo oznaczenie samego końca gry, tak? No bo nie jest to takie jednostajne, liniowe, że te statki gdzieś tam nam wchodzą w konkretnej kolejności i powiedzmy ostatnim statkiem jest wielki statek Czarnobrodego, wiecie o co chodzi, tak? Że to jest gdzieś tam skalowane, tak? Tutaj tak naprawdę to, które statki będą przejmowane i w jakiej kolejności, to tylko i wyłącznie zależy od nas, więc warto też na to zwrócić uwagę. Troszkę się dziwię sobie, że to powiem, ale rzeczywiście w grze dwuosobowej wyjątkowo brakuje mi jakiegoś takiego zewnętrznego blokersa, brakuje mi niedopuszczenia do pewnych akcji, brakuje mi zablokowania pewnych pól, brakuje mi jakiegoś elementu, który byłby w stanie właśnie tę rozgrywkę może bardziej, nawet nie tyle urozmaicić, bo ona sama w sobie jest rozmaita, tak, ale bardziej ściaśnić. No tutaj jesteśmy w stanie pójść w zupełnie dwie inne strony. Dzisiejsza rozgrywka to pokazała i pokazała też, która z tych stron jest powiedzmy bardziej słuszna od drugiej, tak? Więc w co warto, w co nie warto iść. Przy samych akcjach tak naprawdę, no to też mamy to pokazanie, że akcje same w sobie są stosunkowo proste, tak? My tutaj mamy wiele zabawy z tego, żeby gdzieś przemurzyć sobie, przemyśleć, co my właściwie chcemy osiągnąć i w jaki sposób do tego chcemy dojść, a niekoniecznie same akcje sprawiają nam trudność, żeby je wykonać, co będzie pewnie plusem, jeśli będziemy chcieli Blackbird's Lost Fleet pokazać powiedzmy młodszym graczom albo graczom bardziej początkującym. Tak? Gdzie oni też będą mogli się bawić w tej grze, będą mogli z niej czerpać, bo dla mnie ten tytuł to jest taki powiedzmy tytuł, ja wiem, familijny plus troszkę bardziej, to na pewno nie jest jakaś gra, która wypala zwoje mózgowe, która jest absolutnie niedostępna dla szarego, przeciętnego zjadacza chleba, ale też z drugiej strony, no jeśli ktoś szuka bardziej wymagającej rozgrywki i zasiądzie do stołu z jakimś takim bardziej wytrawnym graczem, to też znajdzie swoje miejsca, gdzie będzie mógł sobie te zwoje, może nie przepalić, ale lekko poddymić, tak? Lekko podwędzić, więc myślę, że to też może być duży plus. Z kwestii jeszcze takich, do których chciałbym się odnieść, no na pewno mamy tutaj, już abstrahując od tego wykonania właśnie, z którego wynika bardzo dużo tej miłości i takiego zainteresowania tematyką, no to tutaj też mam nadzieję, bo akurat nie przeglądałem instrukcji, czy tam są fluffy, czy nie ma fluffów, ale mam nadzieję, że te elementy, które chociażby dzisiaj twórca wypisywał u nas na czacie, to one gdzieś będą miały odzwierciedlenie, odbicie, bo to są naprawdę mega ciekawostki na różne tematy, na różne kwestie związane właśnie z tym, co się w tamtych czasach działo, kim były te postacie, jakie były te statki tam wykorzystywane. Więc jeśli ktoś jest tak naprawdę zajawiony na takie tematy pirackie, to de facto też na rynku nie ma zbyt wielu miejsc, w których mógłby tę swoją miłość gdzieś tam, ja wiem, tą miłością się podzielić, tak? Albo tą miłość sobie, tak, no. Dokładnie. Chciałeś coś dodać? Tak, jeżeli chodzi o fluffy, no to mamy tutaj właśnie almanach piracki, gdzie są opisane poszczególne karty, poszczególne lokacje i tak dalej. Jeżeli chodzi o statki, czyli jeżeli chodzi o lokacje, gdzie wysyłamy slupy, szalupy, to tutaj akurat nie ma takich fluffów. Natomiast już jeżeli chodzi o kapitanów, to do każdego kapitana jest właśnie taka dykteryjka, gdzie są tam właśnie dwa czy czasem i cztery zdania, które właśnie opisują trochę więcej te poszczególne postacie, a dodatkowo jeszcze są dykteryjki do poszczególnych kart. Ja myślę, że one nie pojawią się w grze stricte na kartach, na komponentach, z uwagi na to, że to by wpłynęło właśnie na tą wersję językową, tak? Dzięki temu tutaj mamy grę, która jest niezależna językowo, ale właśnie ten fluff jest jak najbardziej w tych treściach, które otrzymujemy w formie instrukcji, nie? Tak jest. No tutaj też warto zauważyć, bo też rzuciłem sobie okiem na czat,
że rzeczywiście gra poza wysyłaniem tych naszych korsarzy, poza wysyłaniem naszych statków większych, mniejszych, poza blokowaniem się nawzajem, ma jeszcze tę mechanikę i element blefu, który też nie zawsze jakby łączy się w tego typu grach, gdzie mamy właśnie tą ukrytą licytację, gdzie jesteśmy w stanie gdzieś przeciwnika na coś naciągnąć, ewentualnie kazać mu za coś przepłacić, tak? Więc tutaj też na pewno warto na to zwrócić uwagę. I rzeczywiście, mimo wszystko, zasiadając do tego typu gry w tych zasadach, które myśmy otrzymali, no to trzeba być nastawionym na to, że ta negatywna interakcja występuje. Nie jest to może wycinanie do gołej ziemi i wypalanie lasu, tak, ale na pewno jest to takie mocne podszczypywanie i gdzieś tam takie ruchy, które po prostu sprawiają, że albo reszta naszego ruchu jest już mniej opłacalna, albo po prostu właściwie nierealna do wykonania, nie? Więc tutaj też fajnie, fajnie to jest zrobione. Mam też takie mocne wrażenie, że gra była bardzo dobrze testowana, jeśli chodzi o same karty, które mamy, karty załogantów, ponieważ dostajemy tutaj wszystkie zabawki, które tak naprawdę potrzebujemy, czyli mamy właśnie i stosunkowo proste możliwości, jeśli chodzi o uszczuplanie deku, i mamy sporo możliwości, żeby tych kart więcej dociągać, i mamy opcję, żeby sobie te karty gdzieś tam zakupować chociażby tańszym kosztem, tak? Mamy cały ten tor, który daje nam darmowe karty, jeśli mamy coś ciekawego na rynku. Już w zasadach gry, bez konieczności dokładania bomby jądrowej, bomby atomowej w którymś z dodatków, tak? Już mamy tutaj to przemyślane, że jeśli ktoś chce, to może sobie ten rynek odświeżyć, jest w stanie sobie te karty wymienić, więc to też na pewno jest taki plusik dla graczy, którzy chcą mieć większy wpływ na to, co się na tej planszy dzieje i w jaki sposób oni sobie będą ten deck budowali, bo to na pewno warto też tutaj podkreślić. Mamy trochę tych kapitanów, którzy mają swoje unikatowe zdolności. Przy grach wydawanych przez portale wspieraczkowe zakładam, że część z nich będzie też, pewnie jest już zaprojektowana gdzieś tam w głowie twórców i będzie mogła być kolejnymi programami albo addonami, albo jakimiś elementami, które będą do odblokowania, więc tutaj też warto na to sobie rzucić okiem. Gra w swoim szkielecie, ponieważ ona jest dobrze rozplanowana i przemyślana, też na pewno daje dużo możliwości, jeśli chodzi o ewentualne przyszłościowe rozszerzenia, tak? Ja przynajmniej tutaj widzę właśnie to, co Teos powiedział, czyli chociażby dwustronne statki, tak? Które będą w stanie nam tą rozgrywkę bardziej urozmaicić, bo w podstawowej wersji mamy tak naprawdę, znaczy w tej prototypowej wersji mamy tak naprawdę 9 statków i wiemy, że w każdej rozgrywce te statki będą dokładnie takie same, nie? Więc tutaj już na pewno ten element dodatkowych statków już nam podbije tą regrywalność i sprawi, że być może inne rzeczy będą nam potrzebne, tak? Z drugiej strony, czy gdzieś tam ten balans gry nie zostanie zachwiany w momencie, kiedy te statki będą zupełnie randomowe, tak? No bo tutaj widzimy, że twórcy, projektując tę grę, w taki sposób te statki nam tutaj dostarczają, że właściwie jesteśmy w stanie zrobić wszystkie potrzebne nam rzeczy, tak? Nagle jeśli zabraknie jakiegoś statku do poruszania się albo statku do wystawiania wojsk, no to się może okazać, że w ogóle gra będzie miała problemy, jeśli chodzi o gdzieś tam wyrównanie, tak? Więc tutaj warto też na to myślę zwrócić uwagę. No i tak kończąc może tą moją... Aha, może jeszcze nie. Może jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba. Ciekawy motyw z tymi taliami startowymi i taki rzadko spotykany, gdzie mamy pulę kart, która jest szersza niż karty, które wykorzystujemy w trakcie gry. I tak naprawdę tutaj jednym z czynników, który sprawia, że tą talię odchudzamy, są inni kapitanowie, którzy siedzą przy stole, co sprawia, że jakby jesteśmy zmuszeni do usunięcia karty, którą właśnie tam posiadamy, a dodatkowo i tak jeszcze musimy dokonać wyboru spośród pozostałych kart, które te karty wciągniemy do naszego deku, więc tutaj już jesteśmy w stanie sobie jakąś tam taktykę obrać, już jesteśmy w stanie sobie przemyśleć, w którą stronę chcemy iść i już nie będzie to takie jednoznaczne. Z drugiej strony nie sprawiając, że te talie będą zupełnie asymetryczne, tak? No bo większość tych kart siłą rzeczy i tak się powtórzy w naszych dekach. Tutaj to są takie, powiedzmy, małe decyzje, takie taktyczno-strategiczne, w którą stronę chcemy pójść i fajnie, że jest takie rozwiązanie, fajnie, że dostajemy taką zabawkę też do ręki, bo to też nie jest często spotykane. Z takich mechanicznych elementów też ciekawy motyw z Brianem, nie, jak on się nazywał? Co?
Eddie, tak, z Eddim, czyli ze znacznikiem pierwszego gracza, gdzie gra nam wprost mówi, że po prostu gracz nie może być dwa razy pod rząd tym pierwszym graczem. Jest to o tyle ważne, że pierwszy gracz wybiera statek do buntu, tak? Czyli będzie gdzieś tam ten jeden z elementów planowania. Planowania jakby narzucał, tak? Z drugiej strony tutaj bycie przed drugim graczem no daje spore możliwości, tak? Jeśli jesteśmy w stanie jednym statkiem zablokować tak naprawdę cały port, czy cały statek Czarnobrodego, jeden z tych dziewięciu, no to rzeczywiście jest to mocna umiejętność, którą możemy wykorzystać. No i tak kończąc, to rzeczywiście tutaj te dodatkowe elementy, które też mają być elementami w kampanii, no słuchajcie, to jest mega klimatyczne, to naprawdę robi robotę, to jest nie tylko ładne, ale jest też mega użyteczne, jest takie naprawdę dobrze też przeklinione, tak? Że ta skrzynka to nie jest po prostu jakaś skrzynka, która jest randomowo tutaj wciśnięta, tylko nie dość, że ta skrzynka bardzo satysfakcjonująco się zamyka na magnesik, to jeszcze mamy w tej skrzynce wystarczająco miejsca, żeby właśnie sobie gdzieś tam te monety przełożyć, tak? Ona jest na tyle duża i stabilna, że możemy sobie nawet tą skrzyneczkę przechylić gdzieś tam, żeby inni gracze nie widzieli, co ja tam mam w środku, więc to jest na pewno bardzo fajne rozwiązanie. Z tego, co czytałem na czacie w tym takim podstawowym wersji gry, i ty chyba o tym mówiłeś tak też w trakcie transmisji, to tutaj mamy mieć zaproponowane zasłonki. No i kurczę, ta gra dużo straci, jeśli to będą zasłonki. Nawet gdyby to miały być takie kuferki z tektury. Czy to przede wszystkim straci na cenie. Tak, oczywiście straci na cenie, ale bardziej mi chodzi o to, że nawet gdyby to miały być takie skrzyneczki z tektury, jak chociażby w Gutenbergu czy w Wergarze mamy takie pojemniki na komponenty, tak? W SkyMinesie dokładnie. W BDVil Carnival przecież tak, też są tam trumienki, nie? No. Tak, tekturowe. Więc może tutaj warto się zastanowić, żeby już ten Corebox też posiadał jakiś taki mechanizm, element, bo to naprawdę dodaje kolorytu, a z doświadczenia wiemy, że te przesłonki, no to nie zawsze chce stać, no, jak ma stać, no, łatwo do tego zajrzeć, tak? No, jak się komuś tam machnie dokładnie ręką i no, i się odkryje ze swoim skarbem, to co wtedy, nie? Tak jest. Więc tutaj na pewno też fajna sprawa. No i komponenty typu monety czy beczki, no to też widać, że ktoś naprawdę dużo, dużo pracy w to włożył, więc też warto na to zwrócić uwagę. Chyba tyle z mojej strony. No dobra, ale mówimy też o tutaj stolarni artystycznej, która zajmuje się takimi rzeczami i robi na przykład elementy scenografii do Wiedźmina Netflixowego albo do Wikingów. Więc to nie jest tak, że to są gracze, że to są ludzie po prostu z przypadku, lepsi, tak? Tylko to są ludzie, którzy zdają się na swojej robocie i faktycznie tutaj widać po prostu ten sznyt, że no, tutaj się wszystko zgadza. Po prostu to nie jest tak, że ja przypuszczam, że ten egzemplarz już był ogrywany milion razy i ta skrzyneczka była milion razy otwierana i zamykana, a ona dalej po prostu hula tutaj idealnie, no nie, no jak gdyby jakościowo, nie, wow, ekstra. I może kontynuując ten wątek, dla mnie, ja mam cały czas takie taki zgrzyt wewnętrzny, bo z jednej strony mechanicznie tutaj jest mało tego klimatu mimo wszystko, ja go przynajmniej nie wyczuwam i to jest takie moje subiektywne zdanie, natomiast jest bardzo dużo tematyki, jest bardzo dużo flafu, tak? Ta gra jest po prostu, ta gra jest o czymś, tak? I widać, że ona jest po prostu przepakowana po prostu tym flafem, tą nerdozą, tą całą zajawką, którą mają autorzy i którzy po prostu próbuje nam tutaj wcisnąć wszystko wszędzie i to faktycznie jest ciekawe. Dla mnie tematy pirackie, no gdzieś tam się skończyły na, nie wiem, drugiej, trzeciej części Piratów z Karaibów, tak? I to było, nie wiem, tam 15-20 lat temu, gdzie jeszcze chodziliśmy do kina i wtedy był gdzieś tam taki bardziej szał na takie tematy, a później gdzieś one, to nie wiem, czy jakoś dla mnie zniknęły trochę może z mainstreamu, a może tak powiem. Natomiast no fajnie w ogóle, że pojawia się taka gra, bo jeżeli są ludzie, którzy interesują się piratami, którzy interesują się żeglarstwem, to też na pewno odnajdą tutaj sporo smaczków. Ja do takich osób nie należę. Zastanawiałem się tutaj, na ile to jest wynik tego, że my jesteśmy ze Śląska Górnego i trochę mamy daleko do morza
I może niekoniecznie ta woda jest nam tak bliska jak autorom, którzy pochodzą z Trójmiasta, więc może to też jest po prostu takie trochę inne, bardziej neutralne spojrzenie, tak, na tę tematykę. Ale widać, że jest tutaj po prostu to przepakowane, te komponenty są super, one po prostu no, chcą, żebyśmy my tutaj mieli jak największą immersję, tak? Warto wspomnieć, jak już rozmawiamy o klimacie, i to też w nawiązaniu do tej warstwy graficznej, no bo tutaj został zaproszony zespół, który też swoimi wizerunkami tutaj tę grę uświetnia. Tak jak Adaś wspominał, no, czy się to komuś podoba, czy nie, no to już jest kwestia gustów. I też mamy zapewnienia chociażby od samego autora, dzisiaj na czacie też to padło niejednokrotnie, że te grafiki też będą podrasowane. No tutaj akurat one tak wyglądają na potrzeby prototypu, nie były tam dokładnie obrabiane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zespół, który gra właśnie takie, wiecie, pirackie klimaty, no to też będzie użyczał swojej muzyki, która będzie dostępna w trakcie kampanii w formie właśnie ścieżek dźwiękowych, które będzie można albo pozyskać jako jakoś tam dodatkowe addony. Nie wiem, może tutaj jednak część z tych rzeczy będzie na tyle udostępniona, powiedzmy, na zasadach licencji jakichś takich publicznych, czy powiedzmy, nie wiem, jakieś odnośniki do YouTube'a, czy wrzucenie tego na jakąś inną stronę. Mieliśmy tego przykład w zeszłym tygodniu, gdzie przy Distilled mówiłem o tym, że tam nawet w instrukcji pojawia się zajawka pod tytułem: słuchajcie, jest strona tam Tabletop Audio i tam możecie sobie puścić ścieżkę dźwiękową z jakimś takim ambientem i z jakąś taką lekką muzyczką właśnie do Distilled, tak, żeby poczuć klimat. I ja myślę, że tutaj też warto by było wspomnieć o tym w instrukcji, że jest taki zespół, słuchajcie, i że tam włączcie sobie muzykę i będzie super, po prostu niech wam tam w tle gra jakaś, wiecie, tawerna, skrzypki, odgłosy przesuwanych stołu, burdy, obijanych nosów i tak dalej, nie? Albo polskie szanty. Albo polskie szanty, tak? Barbarossa, pozdrawiamy, nie? Bestiokon 2024, pamiętamy. Dobra. To jak gdyby nie będę się już też bardziej rozwodził na tematy takie wykonania, tak? Natomiast kwestie mechaniczne. No właśnie, czy to jest Duna Imperium? No, jest tutaj dużo tej inspiracji. Sam ten trzon mechaniki, jak gdyby struktura tury, to, że mamy fazę akcji, w jaki sposób pasujemy, przy pasowaniu kupujemy karty i tak dalej, i tak dalej. Tory, które się znajdują w Nassau, zagrywanie kart, które pozwalają nam do określonych rodzajów, kolorów, lokacji podejść. No to jest generalnie wszystko, to znamy z Dune Imperium, tak? Pytanie, czy to jest Dune Imperium? No moim zdaniem nie. Ja mam tutaj takie wrażenie, i to jak przywołałeś w ogóle ten temat hiroskowy. Ja, jeżeli chodzi o Heroesków, one tam są, one mi się bardzo podobają, ponieważ to jest dla mnie Mage Knight Light. I ja mam tutaj właśnie takie wrażenie, że dla mnie Blackbeard's Lost Fleet to jest właśnie Duna Imperium Light. To jest, o ile, no jasne, jak już gramy w gronie graczy, no to Duna Imperium też nie jest jakimś tam super ekstra wyzwaniem, tak? Natomiast wydaje mi się, że Blackbeard's Lost Fleet na pewno jest dużo bardziej casualowe, mimo wszystko. Jasne, że tutaj jest dużo, i tak dosyć dużo rzeczy, jeżeli chodzi o jakieś kwestie mechanik, kwestie ikon, które musimy poznać. One są intuicyjne, jak już gdzieś tam kliknie w głowie i zaczniemy zauważać, że no jak jest strzałka obok chłopka, no to ten chłopek się rusza, a nie że go wstawiamy na planszę, nie? Nie wiem, może na przykład takie oznaczenia, że jak chłopek będzie piratem i będzie miał małą zieloną strzałkę na przykład w dół, to że go wkładasz, a jak będzie miał czerwoną strzałkę do góry, Tego to że go wyciągasz. ściągasz, a jak ma strzałkę w bok, to znaczy, że go przesuwasz na ten, nie? Na przykład, nie wiem, niebieską strzałkę w bok, nie? No i coś ewentualnie w ten deseń. Więc ja myślę, że tutaj jeszcze, jeśli chodzi o kwestie ikonografiki, no to też jest jakieś tam drobne rzeczy do poprawy. Natomiast sama mechanika, kurczę, tak, ona jest spójna i ona tutaj fajnie hula. To wyznaczanie tych kolejnych statków do buntu, to jest fajna, ciekawa mechanika, bo ona powoduje, że nie mamy tutaj jakiegoś takiego, nie wiem, źródła przypadku, gdzie mamy talię kart,
No, jak właśnie w tej przywoływanej Dunie Imperium, karty konfliktów, które nam mówią, co tam się będzie działo w tym konflikcie, i tak dalej, i tak dalej. Nie, no tutaj nie jest to dziełem przypadku. To jest po prostu wyborem gracza, nie? Który no, gdzieś tam ten first player prędzej czy później do niego dotrze. No i to, że ten pierwszy gracz nie może być dwa razy pod rząd pierwszym graczem, no też jest jakimś takim fajnym urozmaiceniem. Wyklucza to ten właśnie taki standardowy mechanizm, że po prostu przekazujemy go w lewo, jak leci, tak? No tutaj mimo wszystko ja się tak czuję, jakbyśmy faktycznie byli takimi, kurczę, piratami, gdzie jeden drugiemu chce, wiesz, nóż w plecy, tak? I gdzieś tam po prostu się próbujemy wycyckać jeden drugiego. No i kto tam pierwszy pęknie i kto spasuje, no to właśnie idzie jako pierwszy, on już sobie wypływa w morze i on już teraz na następnym dniu tam już w odpowiednich portach sobie szabruje, nie? Ten element aria control, aria influence tak naprawdę, który mamy na tych lokacjach, on jest bardzo, bardzo ciekawy, że on daje właśnie stałe pasywne zdolności. Jest taki trochę nieruszalny. Trochę się zastanawialiśmy, czy no, akurat tutaj po dzisiejszej partii, tak, czy pójście w taką strategię, żeby właśnie wygrywać bunty, no, to jest takie no, z jednej strony łatwe do skontrowania, a z drugiej strony, no, jak już się komuś to uda, no to ma epickie zakończenie, no i trzyma wszystkich w szachu, no i wszyscy inni muszą go zablokować. Więc ta gra w pewnym momencie, ponieważ ona pozwala na dużą negatywną interakcję, też przy składach na więcej osób będzie wywoływała jakiś taki charakterystyczny kingsmaking. No bo jednak ci gracze się po prostu stwierdzą, ej, to my musimy iść na niego, bo jak on wygra, to my oboje przegramy, nie? To nie jest tak, że tylko ty przegrasz, albo tylko ja. Więc tutaj w gronie tym pełniejszym, na czterech graczy chociażby, jest trochę więcej tej gry nad stołem, jest więcej tego blokowania. Faktycznie, tak jak już Adaś wspomniał, brakuje tutaj w grze dwuosobowej jakiegoś takiego sztucznego, wirtualnego gracza, który jakimś takim małym kosztem, nawet właśnie w formie jakichś losowych kart, po prostu by blokował pewne pola. To by na pewno tutaj bardziej nas ukróciło, tak? Byłoby takie trochę bardziej nieobliczalne. No i fajnie, bo ten trzeci gracz faktycznie też zagrałby, gdyby był takim graczem ludzkim, tak trochę koniecznie standardowo, tak? Co jeszcze? A natomiast tak, mamy też po rozmowie z autorem taką informację, że właśnie ma pojawić się jakiś taki moduł, który by temu zaradził. I jest to też rozważane w kontekście gry solo. Nie? Więc o ile tutaj instrukcja i to, co dostajemy w tym prototypie, jest skierowane do gry od 2 do 4 graczy, no to tutaj też takie małe, wiecie, sneak peek, wink, wink, że może się tam pojawić trochę tego więcej, jeżeli chodzi o możliwości gry. Ja tutaj trochę bym się zatrzymał na kartach samych w sobie, bo okej, ktoś powie, dobra, ten deck building to jest taki, jaki my znamy z większości deck buildingów, nie? No, wiecie, jeżeli mamy teraz wydawane deck buildingi i w sumie możemy sprowadzić to, że wszystkie są w pewnym sensie pochodnym Staremsów albo, nie wiem, Thunderstone'a, Veldominiona, nie? I w sumie te zmiany mechaniczne, no już kurczę, nie da się trochę odkryć koła na nowo, nie? Więc postawiono tutaj na sprawdzone rozwiązania. Natomiast karty same w sobie, ja też mam wrażenie, że one są super zbalansowane po prostu. I te pierwsze talie, które sobie sami już jakoś tam z delikatną asymetrią tworzymy. I te karty, które później zdobywamy, wydaje mi się, że one mają fajne te zdolności. Takie, no, są ciekawe po prostu. I to też nie są takie karty, które koniecznie muszą nam dawać wszystko jak leci, nie? Jest szereg, nawet bardzo duży szereg kart, które bardzo mocno nas kierunkowo gdzieś pchają w jakąś stronę. I to jest fajne, bo jeżeli zrobimy sobie jakiś taki silniczek,
Jeżeli uda nam się trafić na karty, które spasują nam między sobą, że powiedzmy pójdą w dużą ilość dawania nam jakichś zasobów konkretnego rodzaju, na przykład beczek, na przykład złota, na przykład jakichś tam punktów wpływów, chociażby na nie wiem, pirackiej braci i tak dalej, no to nagle się okaże, że jesteśmy w stanie mieć dosyć sporą kontrolę nad naszą talią i jesteśmy w stanie może niekoniecznie wykonywać jakichś bardzo dużych kombosów, ale te kolejne ruchy, które wykonujemy, spinają się w jakąś taką ogólną strategię, którą sobie przyjmujemy. I to jest moim zdaniem fajne, że no, ja widzę w tym momencie, że mam w rozdaniu 5 kart, nie? I wiem, że dwie powiedzmy mi się bardziej zepną w moją strategię, a pozostałych, no to gdzieś tam sobie popłynę z tych kart, albo spalę je na akcje dodatkowe, albo właśnie będę je trzymał gdzieś tam z boku, żeby sobie za nie kupić nowe karty, albo w drugą stronę mam te karty takie bledki, ale kupuję karty, które za odrzucanie kart dają mi jakieś tam profity. No to w tym momencie te bledki też chcę je mieć trochę w deku, żeby mieć co ewentualnie odrzucić, nie? Żeby mieć po prostu jakiś tam większy wybór. No właśnie tych opcji chociażby dobierania karty jest całkiem sporo, jak się tutaj tak spojrzy na planszę, może to nie jest takie oczywiste od razu, ale zaraz się okazuje, że to kart, które powiedzmy pozwalają nam na dobór karty zawsze po żegludze, no jest całkiem sporo. Lokacje, które dają wprost dobór karty. Lokacje, które dają dobory karty, kiedy mamy tam już oficera, tak? Który mamy wybrany bunt, tak? Okej, dobra, no właśnie. Idziemy grubo w bunt, gdzieś tam sobie planujemy, przejmujemy jakąś lokację, no i sami sobie tam wpływamy swoimi statkami po to, żeby triggerować nasze własne bonusowe akcje, nie? No fajne, fajne to jest. Jest tutaj fajnie. Fajnie to przekminione i to powoduje, że o ile ta taka casualowa przystępność do tego, żeby wytłumaczyć tę grę, bo można ją wytłumaczyć trochę prościej niż... Mieliśmy taką grę, 2 lata temu pokazywaliśmy ją w wakacje na streamie, Daimyo. I ona też szyje różne mechaniki, między innymi właśnie deck building, między innymi Aria Influence. Byliśmy tą grą wtedy bardzo mocno zachwyceni. Ja do dzisiaj ją, wow, super wspominam po prostu. I ja mam właśnie tutaj takie wrażenie, że o ile tam ilość zasad, tam jeszcze w ogóle ze swojej planszetki sobie ją rozbudowaliśmy, bo tam budynki ściągaliśmy, jak wiecie, w brasie albo coś. No dużo rzeczy się tam działo, jak taki bardziej po prostu taki obrazkowy feeling. A tutaj jednak, no, sobie gdzieś tam pływamy, po prostu tam 3 workerów, góra i tyle, i heja, nie? Jest to po prostu dużo bardziej przystępne, nie? Tam się tłumaczyło zasady godzinę, tutaj się tłumaczy pół godziny, nie? I to jeszcze ze wszystkimi jakimiś takimi szczególikami. Więc to na pewno jest gra, która trafi mimo wszystko do graczy bardziej casualowych. Na pewno jest bardziej osiągalna dla nich. A kiedy właśnie ci gracze casualowi wejdą do niej jako taką grę drugiego, powiedzmy trzeciego kroku, to nagle się okaże, że te możliwości, które ona oferuje, no to da się wykorzystywać na trochę ciekawsze sposoby, nie? Że nie muszę swoich pionków ruszać, tylko mogę ruszać przeciwnikowi. Co więcej, ja mogę ruszyć pionki przeciwnika, żeby wrzucić mu wszystkich do jednego buntu, że nie wiem, co wygra ten bunt, ale te pionki mu znikną z planszy, nie? I zaczynają się po prostu takie rzeczy po prostu pojawiać i klikać jakieś takie nieszablonowe, powiedzmy, rozwiązania. Kart jest na tyle sporo, że no, my też nie przemieliliśmy dzisiaj dużo tej talii. W sumie podoba mi się nawet to, że ten rynek jest stały, bo to powoduje, że jeżeli to ci naprawdę nie pasuje, no to wydaj zasoby. Nie? To się wystrzelaj, nie? To kosztem 1 zł jesteś w stanie cały ten rynek sobie zresetować. Więc, no, co, nie pasują ci te karty? No to albo zapłać, albo bierz to, co jest, nie? I spadaj, nie? To jest spoko. Natomiast zgodzę się też trochę z tym takim
z tą taką opinią, no niektórzy recenzenci też o tym wspominali właśnie, że w pewnym momencie kupowanie kart już przestaje mieć znaczenie w takim endgame'ie. Wynika to z tego, że mamy tutaj sporo wyścigów, jeżeli chodzi o koniec gry. Tych triggerów końca gry jest kilka. No, 9 rund zagrać w całości, no, może w tych składach na większą liczbę graczy, gdzie faktycznie no, jest to bardziej rozłożone i ta gra może się dużo bardziej wypłaszczyć, tak? Ale przy takim szybkim graniu, tam na mniejsze składy, jak dzisiaj na przykład w dwójkę, no to już niekoniecznie, no już idziemy po prostu grubo i lecimy z punktami, tak? Więc tutaj, jeżeli w taki sposób do tego podejdziemy, no to też się okaże, że no, nie jesteśmy w stanie aż tak bardzo tej talii po prostu przemielić i nawet jeżeli kupimy jakieś karty, to się okazuje po prostu, że i tak one nic nam nie dają, tak? Nie wiem, może karty, które same z siebie dają jakieś punkty, ale z drugiej strony mamy sporo kart, które albo oferują nam punkty, no chociażby u latającego ganku za ich odrzucenie, albo jako akcje z misji, tak, z tej karty. No więc w sumie no, clue jest tylko takie, żeby je w końcu przewinąć i żeby je jednak mieć na ręce, nie? Więc to jest może taki feeling, kiedy ta gra już naprawdę zmierza do końca. Takie, nie wiem, powiedzmy dwie ostatnie rundy, gdzie wiemy, że no, jak nie w tej rundzie, to w następnej rundzie już na pewno będzie koniec gry i już na pewno nie będzie się nam nie zapłacało, nie? No ale jak gdyby wracając do tego, co mówiłem wcześniej, no to te karty, które są jakimiś takimi bletkowymi, zawsze mogę gdzieś tam je odrzucić po to, żeby sobie coś tam innego zdobyć, jakoś tam je przemielić. Więc ogólnie mam no, całkiem pozytywne wrażenia z Black Bills Lost Fleet. Natomiast to jest też może taka gra, gdzie ja patrząc na okładkę trochę nie wiem, czego się spodziewać po tej grze. Ja nie wiem, czy ja tam będę po jakiejś mapce biegał, jakąś taką, nie wiem, feeling bardziej przygodowy i tak dalej. A tu się okazuje, że jednak to jest taki bardziej Eurasek z elementami Area Control. No, moim zdaniem pozytywnie. Natomiast no też te uwagi, które Adaś miał, które ja też wypowiedziałem, no podzielam. No tutaj też daliśmy feedback po prostu autorom, co uważamy, że warto by było zmienić. Zasugerowaliśmy. Fajnie, jak gdyby ten kontakt w ogóle, super, że Andrzej był dzisiaj z nami. Praktycznie, nie wiem, czy jeszcze jest. Jest, czy... jest, pewnie są. To jest w ogóle super, tak? No, autor przyszedł na streama i tutaj cały czas z wami gada i rzuca smaczkami. No, jak gdyby docenimy to zaangażowanie, tak? Bo też warto... super, fajnie po prostu, fajnie, bardzo się cieszymy, że dostaliśmy grę, że mogliśmy ją sobie ograć, że mogliśmy ją wam zaprezentować i super, i życzymy naprawdę wszystkiego dobrego, jeśli chodzi o kampanię. Recenzjocepcja. Tak? Tak, oczywiście. Tak, tak, tak. Dobra, okej. Okay. Podsumowanie, czyli resume gry Blackbirds Lost Fleet od wydawnictwa Taberna Vagrantis Publishing, czyli dla kogo naszym zdaniem jest ta gra? No tak jak wspominałem w swojej wypowiedzi, dla mnie to jest takie Family Plus, tak? Czyli rzeczywiście zagrać sobie w jakimś takim składzie, który już jakieś tytuły sięgał, ale też, przepraszam, ale też jeszcze nie jest jakiś bardzo zaawansowany, tak? Nie wymaga jakiegoś dużego progu wejścia. No i też warto tutaj zwrócić uwagę na czas rozgrywki, tak? Ta gra się nie ciągnie jakoś bardzo długo, nie wydłuża się jakoś koszmarnie, przynajmniej w tym trybie dwuosobowym, ale też nie zakładam, żeby w tym trybie pełnoosobowym była jakaś bardzo długa. No i właśnie to wprowadzenie do samej gry też stanowi chwilę, to nie jest jakiś duży czas, dosyć krótki setup, więc raczej jako taki może nie danie główne wieczoru, ale jako takie powiedzmy jedno z dwóch dań, taki obiad dwudaniowy, to Blackbeard Lost Fleet może być jednym z tych dań. Dobra, no nie będziemy tutaj mówić o skalowalności na liczbę graczy, bo tutaj te moduły jeszcze mogą troszeczkę pozmieniać, zresztą jak sami widzieliście naszą rozgrywkę dwuosobową i gdzieś tam ktoś może zaprezentuje rozgrywkę na większych składach osobowych, to sami zresztą dojdziecie do wniosku, że ona może inaczej trochę wyglądać, może mieć trochę inny feeling,
w zależności od ilości graczy. No i na pewno dla osób, które są zajawione tematami to pirackimi, tak? To w ciemno. Jak najbardziej. To nie jest tak, że to będzie, wiecie, ktoś jest zajawiony na takie klimaty, a wy mu kupicie grę, gdzie jest jakiś tam dodatek, albo jakiś tam pionek pirata, albo jakaś tam jedna karta. Nie, to jest cała gra po prostu o piratach. Lecimy, nie? Dobra, no to co naszym zdaniem wyróżnia Blackbird's Lost Fleet? Dla mnie ten standardowy układ, znaczy standardowy, początkowy układ kart w początkowym deku, tak? Nie spotykamy się często z takimi rozwiązaniami w deck buildingu, gdzie po prostu nie dość, że mamy te talie teoretycznie takie same, to jeszcze później sobie je delikatnie modyfikujemy i jesteśmy już w stanie sobie coś na początek przekminić, więc to jest jedna rzecz. No a druga rzecz to myślę, że kwestia właśnie tego przechodzenia pierwszego gracza. To też jest taka fajna mechanika, fajnie zrobione. Tutaj też Andrzej pisał na czacie, że często te wykorzystywanie bycia pierwszym graczem, czy chęci bycia pierwszym graczem, to może być element rozbudowanej strategii w momencie, kiedy chcemy na przykład jakieś pole koniecznie zająć w przyszłej turze jako pierwsi, więc pasujemy wcześniej i ten token dostaniemy. No i to właśnie, że pierwszy gracz wyznacza kolejne bunty. To jest super, że po prostu to gracze mają taką mechanikę, oni niech sobie wyznaczają, gdzie chcą się bić. Super, tutaj jak najbardziej to podzielam. No to nasza ocenka. Jeśli o mnie chodzi, to tak naprawdę dałbym, myślałem o siódemce, ale na pewno dam więcej, będzie to 7,5 ze względu na tą właśnie pasję, miłość, która się wylewa z tej gry, masę zapytań do społeczności, zapytań na grupach, zapytań właśnie wśród osób, które tworzą różne materiały o feedback. Jest tego naprawdę bardzo dużo i widać, że te głosy są po prostu też stosowane, tak, wykorzystywane do tego, żeby grę rozwijać, więc tutaj na pewno plusik. No generalnie też nie jestem jakimś turbofanem, jeśli chodzi o klimaty pirackie. Miałem taką fazę gdzieś tam, nie wiem, chyba w gimnazjum właśnie przy Piratach z Karaibów. Teraz już troszkę mniej to u mnie działa, więc myślę, że to jest taka uczciwa ocena, jako po prostu grę właśnie Family Plus w tych kategoriach traktować, nie jako jakąś grę dla po prostu tylko i wyłącznie starych wyjadaczy, tak, albo dla osób, które szukają jakiegoś przegrzania zwojów mózgowych. Ja tutaj też się łamię dzisiaj między 7,5 a 8. Może finalnie stanie po prostu na 7,5, z uwagi na to, że niekoniecznie też jestem zajawiony na klimaty pirackie. Może też niekoniecznie ta szata graficzna na ten moment do mnie trafia. I mam nadzieję, że tutaj w tej finalnej wersji ona no, będzie dużo bardziej cieszyła oko, no, ale to nie mamy teraz jak gdyby co oceniać albo wystawiać oceny za gdybanie. Natomiast mechanicznie tutaj ta gra no super się broni. Tutaj to wszystko jest posklejane. Nie wydaje mi się, że tutaj były jakieś mechaniki, które byłyby zbędne, tak? Które byłyby jakoś, nie wiem, zdebalansowane, tak? Tutaj się wszystko skleja I to nie jest tak, że ta gra jest tylko poprawna mechanicznie, ona jest po prostu dobra mechanicznie, tak? I ja po prostu nie boję się tego powiedzieć, że te mechaniki, które tutaj są gdzieś tam misternie po prostu wplecione, one no, są takie fajne, one mi sprawiają radość, tak? Jeżeli chodzi o gameplay, to naprawdę ten, no ja mam frajdę po prostu z grania w tę grę, nie? Tak. Parafrazując to, co mówiliśmy ostatnio, chociażby przy Distill, tak? Że no, to jest taka gra, gdzie ja nie muszę w nią wygrywać, ja po prostu no, miło spędzam przy niej czas, nie? Więc no tak, ona tak właśnie do mnie trafia, nie? A te wszystkie właśnie bajerki, które wpływają na tą immersję, które wpływają na ten klimat, no podbijają to niesamowicie, nie? Dobra, słuchajcie, to tyle z naszej strony. Serdecznie polecamy Wam, Waszej uwadze tak naprawdę, kampanię Blackbird Lost Fleet. Blackbird
Lost Fleet, czyli gry, która wystartuje w połowie sierpnia na platformie kickstarterowej. I tutaj tak naprawdę warto samemu sobie wyrobić opinię na ten temat, sprawdzić sobie, jak to się prezentuje, przeczytać sobie słowo od autorów, co oni też na ten temat uważają, i na tej podstawie właśnie dokonać takiego, powiedzmy, świadomego zakupu. Więc serdecznie polecamy Waszej uwadze. Dziękujemy serdecznie Andrzejowi za to, że był dzisiaj tutaj z nami i rozwijał wątpliwości z czatu. Mamy nadzieję, że ktoś tutaj na czacie też już złapał się na tego bajta. Po polsku Adaś. A co powiedziałem? Jakiś makaronizm użyłem? A że zaginiona flota Czarnobrodego, tak? A, okej, okay, dobra, okej. Okay. Zaginiona flota Czarnobrodego, słuchajcie. To była gra na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim czatownikom. Trzymamy kciuki za sukces kampanii. Mamy nadzieję, że to się uda, że będzie sporo radości i dla twórców, i dla wydawców, no ale przede wszystkim dla graczy, na których stoły to trafi. Dziękujemy również naszym cudownym patronom, dzięki którym możemy się rozwijać, dzięki którym możemy tworzyć materiały. Są to wspieracz anonimowy, Rizor, Razem Mamy Wszystko, Misiu, Dorosły Osobnik, Zakazany Nick, Kawa, Gary, Śpiechu, Abba, Parasite oraz Eurosuchar. Przy okazji dziękujemy serdecznie sklepowi 3 Trolle, który to wspiera również naszych patronów, którzy wspierają nas, więc w sumie 3 Trolle wspierają również nas pośrednio. Dziękujemy im serdecznie i polecamy Wam zajrzeć na ich stronę sklepową. Może znajdziecie coś ciekawego dla siebie. A tymczasem za dzisiejsze spotkanie serdecznie Wam dziękujemy. To były Planszowe Bestie, czyli Teos i Uczu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, no i kolejnym razem. We wtorek o 19 live tak na Twitchu. Pa, pa, pa. Do zobaczyska. Pa. Hej, hej. Ahoj. Ahoj, arrr. Dziękujemy za streama. Planszowe Bestie. Zapraszamy ponownie.